dzisiejszym odcinku hostuję custom dla skinów z pierwszego rozdziału. Moim zadaniem jest schować się przed Ewelą tak, żeby nie domyśliła się, którym skinem jestem ja. A ja mam zamiar pokrzyżować plan Rafy i odnaleźć go, zanim dojdziemy do top 10 w meczu. A wy pamiętajcie o łapce w górze, subskrybowaniu tego kanału i koniecznie wpisujcie jeszcze dziś kod Ewela do sklepu. Few moments later. W dzisiejszym odcinku znowu hostuję turniej i moim zadaniem jest zgadnięcie, którym skinem gra Rafa. Ale nie będzie tak łatwo, ponieważ dzisiaj gramy na trybie Powrót do przyszłości i wszyscy grają właśnie skinami z pierwszego sezonu. A przynajmniej wszyscy postaramy się grać jak najstarszymi skinami. I zobaczcie, ja sobie teraz wchodzę do mojej szafki i ubiorę skina takiego, żeby był właśnie jak najstarszy, ale żeby Ewela też nie domyślała się, którym skinem jestem ja. Także mógłbym ubrać skina dokładnie tego, którego tutaj będziecie widzieć. O, dokładnie w ten sposób. Mógłbym go ubrać, ale Ewela by prawdopodobnie od razu wiedziała. Więc moim zadaniem jest wybranie skina z sezonu pierwszego, ale żeby Ewela w ogóle się nie domyślała, którym skinem to mogę być ja. Ogółem mają to być skiny z sezonu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i myślę, że ubierzemy sobie tego. W dodatku do tego dołożymy sobie coś z sezonu pierwszego. Nie mogę też mówić na głos, co ja tutaj zakładam, dlatego że Ewela od razu by się domyśliła. Zrobimy może w ten sposób, bo tego nie trzeba mieć. Ale sobie damy to. Jeśli chodzi o zbierak, ubierzemy sobie ten zbierak. Jeśli chodzi o parasol, no to jakiś stary parasol. O, na przykład coś takiego. Także ja już wybrałem swoje rzeczy i tym będę grał w dzisiejszym odcinku. Także odpalamy mecz i wyszukujemy spośród wszystkich Rafę. W sumie to nie jest powiedziane, że ja na mapie muszę zgadywać. Mogę już tutaj teraz zacząć zgadywanie. Ładują się skiny. Mamy tutaj Omegę, mamy tutaj jakiegoś takiego skina. I jeszcze muszę tutaj przypomnieć, że ja muszę zgadnąć do top 10. Jeżeli mi się nie uda, jak zapomnę się na przykład i zostanie 9 osób, to niestety już straciłam moją szansę i przegrywam. No jak możecie zobaczyć, jest dużo fajnych, starych skinów. Na przykład, no, możecie widzieć po moim ekranie. Nie chcę mówić, jakiego skina jestem, bo, no wiecie, to się może później źle skończyć. Także mamy 71 osób w grze, dlatego, żeby to lobby było mniejsze, żeby początkowa burza nie zadawała damage'u. Także będziemy mieli chwilę na zebranie sobie rzeczy i dopiero wtedy będziemy walczyć. Ja już mam takie w głowie przypuszczenia, jakim skinem może grać Rafał, ale w tym odcinku po broniach ciężko mi będzie, bo tutaj będą same stare bronie i nie wiem, jakimi wtedy właśnie Rafał grał. No jak ktoś długo ogląda kanał Rafa, to na pewno wie, jaką mam ulubioną pompę, jakie mam ulubione rzeczy, więc po tym pewnie będzie można się domyślić. O Jezus, jak mi się ten skin nie podobał. Martyna nim często grała. Ja lecę na sam koniec tutaj, na samym końcu sobie wyskoczę, żeby mi wszystkie tutaj osoby wczytało. Spadę na ziemię, podłożę się i będę szukać. Ogólnie widzowie, ja mam świetny pomysł, co my tutaj sobie zrobimy, ale nie wiem, czy to do końca wyjdzie. To by było coś niesamowitego, jakby mi się to udało zrobić. Także lecimy sobie dokładnie w to miejsce. Jak możecie zobaczyć, mamy już jakieś tutaj pierwsze rzeczy na dole. No więc bierzemy sobie to, bierzemy sobie to. Na razie maców nie będę zbierał, dlatego że muszę tu jak najszybciej pójść w jedno miejsce. Ja szybko zbieram macy. Zobaczcie, ja sobie teraz tutaj wejdę. Tutaj, dokładnie w to miejsce i zobaczymy, czy pewna rzecz będzie dostępna. Ale okazuje się, że nie, widzowie. Ale lipa. Miecz? Nie, 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 ja miałem taki świetny plan, bo czasami pewne rzeczy są otwarte. No ale nie tym razem. Ja właśnie teraz padłam, klikamy obserwuj i zaczynamy tutaj zabawę. O, tutaj ten skin jest z jakiegoś pakietu chyba też i też Martyna często nim grała, ale ja do tego skina też mam taki sentyment, bo właśnie jak grałam wcześniej w Fortnite'a, to dużo osób właśnie nim grało. Mamy tutaj w ogóle fort, mamy tutaj co to jest skarń? Co to jest za broń? Nawet nie znam tej broni. Ale mamy łuk, łuki tutaj są. Mamy rakietnicę i jak zobaczę kogoś z rakietnicą, to bardzo prawdopodobnie, że to może być Rafał, ale tutaj na razie wydaje mi się, że takiego kill-offu on by nie wybrał. Mamy drugą osobę i to jest mój skin. Ja kiedyś bardzo dużo grałam tą babeczką i tutaj zobaczcie, jak wszystko jest dobrane. Mamy tutaj tą królową taką śnieżną. Mamy tutaj kill-off taki śnieżny. Sam sobie zadał teammate'a. On chyba też nie grał długo i nie wiedział, jak ta broń działa i sobie sam tutaj teammate'a zadał. Mamy w ogóle C4. Mamy Rifta. Rifta Rafał będzie na pewno, jak Rafał znajdzie Rifta, to na pewno będzie go miał, bo on uwielbiał Rifta. Ej, widzowie, podnoście wszyscy Rifty teraz, żeby Ewela się nie domyśliła. Bo to był mój plan, że będę miał dużo Riftów, a tu Ewela już na samym wstępie. Ja tutaj mam właśnie osobę, która ma ropuchę, ma Rifta, ma tutaj minigana i zobaczmy, czy mogę dalej obserwować. Mogę, dobra. Jesteśmy na trzeciej osobie. Piłkarka. Czy tutaj będzie dużo piłkarek? Piłkarka to też jest stary skin. Wiecie, przejdziemy sobie, zobaczymy, co kto robi. Później dopiero będziemy bardziej analizować, którym skinem może grać Rafał, bo na razie wydaje mi się, że go nie spotkałam. U mnie sprawa wygląda tak, że myślałem, że pewne rzeczy nie będą wyłączone i będę mógł ich używać. Ale jednak okazuje się, że te pewne rzeczy są wyłączone i
no nie mogę ich użyć. Także mój plan jak na razie jest tak naprawdę bardzo zły. Wy możecie się domyślać, ja wam teraz pokażę pewne miejsce. Tutaj macie pewne rzeczy, ale ich nie ma. I no domyślcie sobie, co chciałem zrobić. Właśnie też miałam mówić, żebyście pisali w komentarzu i podpowiedzieli mi. Ja sobie po odcinku na pewno poczytam komentarze, o co Rafałowi chodziło, bo teraz ja nie mam zielonego pojęcia. Jedynie co mam w głowie to kamienie takie, coś tak skakało. Tu w ogóle jakiś skin i on na pewno nie jest ten z tyłu, co jedzie. To nie są chyba stare skiny, tak mi się wydaje. Chyba, że to są najstarsze po prostu skiny tej osoby, która tutaj gra. Jeszcze balony są do tego i odbijacze. Co tu się będzie działo w tej końcowej strefie, to nie chcę nawet myśleć. Dobra, ja już mam dosyć sporo maców jak na razie, tylko nie mam pewnych rzeczy znowu, żeby wiecie. O, ja wam teraz to pokażę. Także no, jest trochę źle. To chyba będzie najcięższy turniejowy mecz, w który hostuje Ewela, przynajmniej dla mnie. Też mi się tak wydaje, tutaj zobaczcie specjalnie dla was. Tutaj są tańce, tutaj pompa, ta cicha M-ka, ja tą cichą M-ką często gram kiedyś. To na pewno nie z Rafał, bo on by wydaje mi się, że nie tańczył, ale jak zobaczyłam tego skina, to sobie pomyślałam, że mógłby to być on i to jest skin z Ratowania Świata i jest taka różowa babeczka do niego i ja właśnie tą różową babeczkę bardzo też lubię i myślałam, że może to Rafał, no ale tego co słyszałam, to chyba nie. Jak na razie to tak naprawdę Ewela możesz się domyślić po skinie. Tak, ja mam jedno takie przypuszczenie, taką babeczkę, że bardziej będziesz nie takim jakimś zwydziwiałym skinem, tylko bardziej takim stonowanym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś takiego podobnego do tego. Mam taki jeden, tylko szukam go cały czas. Taka w czarnym stroju, mam chyba kapelusz właśnie. Także szukam go, jak będzie taka, to muszę ją właśnie sobie zapamiętać. Galaktyczny gościu tutaj. Rafał nie ma galaktycznego skina, także niestety to, znaczy niestety dla Rafała, bo ale niestety dla mnie, bo wiem, że to na pewno nie on. Tego skina nie znam, nie wiem, czy go Rafał ma, czy nie, ale wydaje mi się, że on wybrał dużo starszego skina i właśnie tu jest dobry trop. Muszę patrzeć, żeby był taki najstarszy skin. Zaraz po Renacie, bo na pewno Renaty nie wybrał, bo bym wiedziała od razu, że to on. Właśnie to jest takie dwuznaczne. Tutaj taka czarna babeczka z takimi laskami, taki healow. Wydaje mi się, że Rafał by nie dobrał tego tak. Takich lasek by nie wziął na plecy, tylko bardziej jakiś taki stary plecak, więc wydaje mi się, że to nie jest on. Muszę też na lotnię patrzeć, bo on ma jedną taką najstarszą lotnię tego takiego rekina i on może nią mieć. W ogóle jest bardzo mało leczenia w tym trybie, co mi się mega nie podoba, ale liczę na to, że coś się jednak uda znaleźć, bo na tą chwilę, no jest źle, jest bardzo źle. Tutaj musimy poczekać chwilkę, bo ktoś idzie w samochodzie i o nie, to jest nie taki najstarszy skin, więc to na pewno nie jest Rafał. Nieubrany tu jest plecak, żeby nie zdradzać. Kilow jest zwykły, żeby nie zdradzać, tylko jest skin wybrany, więc to może być Rafał. O, i Chuck, i tu są, zapomniałam, że w ogóle ten istniały. No, to może być Rafał. Ja zdradzę tyle, że mnie jeszcze nikt nie obserwował, więc ja sobie tutaj na spokojnie wszystko robię, tylko problem jest w tym, widzowie, że wydaje mi się, że dzisiaj bardzo szybko zginę, ale postaram się wtedy wkręcać Ewelę, że dalej żyje. Takie mam jakieś wrażenie, że zaraz zginę. Obserwuję teraz bombowe barwy, który ma Digla. Rafał, przynajmniej w CS-ie pamiętam, jak ty non-stop brałeś Digla, bo właśnie lubiłeś go, nie? Tak, ja bardzo lubiłem Digla. Jest właśnie ta snajperka, którą też często grałeś. Jest apteka. Ty aptek raczej nie bierzesz, ale jak mówię, że jest mało leczenia, więc może zabrać aptekę. Mamy tutaj potki, więc i maców też w miarę tak sporo. No, tutaj to jest też jakiś tam mój punkt, za którym będę patrzyła, czy to jest Rafał. Nie mam pewnej rzeczy, która mi będzie bardzo potrzebna i bez niej, no, na pewno będzie kiepsko. Na pewno będzie kiepsko, no ale trzymajcie kciuki. Czy to jest ten Johnny Wick? Ty często, Rafał lubi tego skina. Bardzo. Plecak od tego kosmonauty takiego czarnego. O, Rafał też go, jak nagrywaliśmy odcinek na mój kanał, to właśnie mówi, że to jest jego ulubiony skin, więc może wybrał ten plecak. Mamy łuk, ale on by takiego portu właśnie, wydaje mi się, żeby nie brał. Ale Rafał mówił, że zbiera macy, a tutaj ktoś zbiera macy, także... Wydaje mi się, że wszyscy teraz zbierają macy. Jak ta strefa dojdzie, widzowie, to możemy się bić, także dobrze będzie zająć jakąś dobrą lokację. I dzisiaj ten, kto wygra w ogóle, zgarnia, widzowie, 3 dychy PSC. Także się starajcie. Tutaj mamy kogoś, kto ma pompę. Rafał chyba tą pompę lubi. Przynajmniej ja ją lubię. Znaczy lubiłam, teraz jej nie ma. Ten skin też Rafał go ma. Wiem, że go ma. Tutaj te takie dwa pistole. To nie wiem, czy by je zabrał. Ale w ogóle zapomniałam, że tutaj bandażownica jest na dwie kratki. No, wątpię, żeby tak Rafał tutaj się kitrał na górce. Nie wiem. O, jaka ładna babeczka. W ogóle nie widziałam tego skina. To nie jest stary skin, to wątpię. Ej, są śmierdzące łuki. To na pewno tamten nie jest Rafał, bo Rafał by nie zabrał tego łuku, bo on go nie lubi. On albo płomienisty, albo śmierdzący by zabrał. 16 sekund i możemy się
bić. Oczywiście nie dostałem strefy. Oczywiście, że tak. A mogą się już bić? Tak, można się już bić, widzowie. Można się już bić, jakby co. Ja mam pewien plan. Co to jest za skin w ogóle? Jakaś wilczyca. To nie jest też stary skin, także od razu idziemy dalej. Myślicie, żeby Rafał tak ryzykował? Ktoś robi sobie high granda balonowego, a nad wodą lata, czy jak ktoś podwali. Tu ktoś 200 IQ. Ja na razie się staram przeżyć. Aha, bo tutaj ktoś na balonach lata sobie w powietrzu nad wodą. Kultroperka też to jest taki jeden ze starszych skinów. Ale Rafał chyba nie ma kultroperki, tak mi się wydaje. Nie, skultropera nie ma, ale kultroperka chyba ma. Siema. Myślisz, że Rafał tutaj poszedł na trolla i gra bambikiem? Myślę, że nie. Wow, ho, 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 ho. No, ja mam... Okej. Okay. Ten skin mi się nie podoba i myślę, że Rafał by też, także myślę, że on go nie wybrał. Rafał tam, słyszę, że ciśnie ostro, tak szybko szukamy kogoś, kto się nawala, także ja cię kręcę. Ja mam jakieś lagi, ty! To może być Rafał. Skąd wiesz? To jest stary skin, bo ta lotnia. Ta lotnia nie jest stara. Okej, okay, ja na szczęście jeszcze żyję. Nie wiem, jak to się stało, ale żyję. Ja w ogóle nie mam tropu. Ja w ogóle nie mam leczenia. Wydaje mi się, że mi jeszcze Rafał nie wczytał, więc szukam takiego jakiegoś tutaj skina, który się wyróżnia na tle innych, ale nie mogę nic takiego znaleźć. Jakieś bambiki tutaj same są. Okej. Dzień dobry, witam pana kolega. Wow. Gdzie ja jestem? Halo? Czy nie wziąłem jednej rzeczy? Mi w ogóle nie wczytuje tutaj wszystkich osób, także mam czas do top 10, więc na samym końcu szybko przejdę wszystkich i postaram się odnaleźć Rafa, bo na razie mi go nie wczytuje, tak mi się wydaje. O, ta guldroperka jedynie, ale co to za bronię te? No wątpię, żeby Rafał to zabrał. Proszę się tam uspokoić, proszę się tam uspokoić. Proszę tutaj ładnie współpracować z Rafą. Proszę ładnie współpracować. Nowy skin, którego mi wczytał. Ale ten, to jest bambik z takim plecakiem i z takim kilofem. Ten kilof jest nowy, plecak nowy, więc to nie jest na pewno Rafał. Proszę ładnie współpracować z Rafą. Zostawcie Rafę w spokoju. Ej, gościu, ty co się śmiejesz? Zostaw mnie w spokoju, ty. Nie fokusuj się. Tu jest fajnie, mamy fajną miejscówkę. Rafał się tam teamuje, skubaniec. Ja, ej, ale nie wiem, ile mam klatek, ale ledwo tym celownikiem tutaj celuję. Ten kilow jest normalnie. Ja pierwszy raz w ogóle ten kilow widzę. No, zaczyna się tutaj ostro. Jakieś ostrzały tutaj. A, nice. Strefa coraz mniejsza, mamy tutaj dinozaura. Rafał wątpię, że tutaj gra tym skinem, bo on zazwyczaj apteczek nie nosi, także pewnie by wybrał podki czy coś, także myślę, że to nie jest on. Mi tak szczerze przydałoby mi się kogoś wyeliminować, ale nie bardzo mam czym. Czyli to jesteś ty. To jesteś ty? A ja nie wiem, kogo ty obserwujesz. Słuchajcie, to jest Kilof, stary, bardzo stary. I Rafał często nim grał. Powiedział przed chwilą, że nie ma czym wyeliminować. Ma tylko tutaj Digla. Jak wam mówiłam, on lubi Digla. Ja wcale nie lubię Digla, Ewelina. Nie ma pompy, bo zapomniał sobie ją zabrać wcześniej, tak jak słyszeliśmy, że coś tam zapomniał. I nie ma leczenia. Ma tylko tą badażownicę, ale nie ma małych potek. Dla niego nie mamy leczenia, to znaczy, że nie ma potek ani rybek, ani nic takiego. Objął! 20. To jest Rafa w takim razie, bo on strzelał i mówił, o, nie zauważyłam, czy on tam walnął coś. Nie, 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 ja przecież żartowałem, Ewelina. A jeszcze tutaj mam jedno, co przekonuje do tego, że to jest Rafał. Wcześniej nam powiedział, o, dzień dobry, co tu się dzieje? I on wtedy na tym plecaku podleciał do kogoś i strolował. Ale lećmy dalej, zobaczmy. Co? A w życiu ja tak nie mówiłem. Ja w ogóle ludzi nie widzę, no. O, ale stary skin tutaj. Tutaj jakby nie ten kilof, to bym mogła pomyśleć, że to jest Rafał, ale tutaj padł. 6 osób zostało do końca mojego tutaj obstawiania. Zostały na koniec rzeczywiście takie stare, stare skiny. Ten też jest starym skinem, więc tutaj, no to też. Ta jest jedną z nowszych, ta też. Tu co, gościu pije czak-czaka w samochodzie z kampiony. O, Rafał 18 HP właśnie stracił. Bandażownicę sobie Rafał tutaj. Ja nie mam bandażownicy na przykład. Nie wiem, czemu ty mówisz o jakiejś bandażownicy? Czyli zapominajmy o tym, że ja z Rafałem jestem prawie już 8 lat i to, co przed chwilą powiedział, to było słychać w jego głosie, że on tak kłamie. Ja nie kłamię, ja nigdy nie kłamię. Kłamanie to jest grzech. 4 osoby, żebym tutaj postawiła na 100%, także poobserwujemy jeszcze chwilę, bo tutaj spróbuję podsłuchać reakcję Rafała, jak on reaguje. Rafał, ja mam pytanie do ciebie. Gdzie ty masz pompę? Ja nie mam nic, widzowie, no nie. Nie wiem dlaczego, ja nie pozabierałem rzecz. Nie wiem, jak to się stało. Jak to ugrasz z tym diglem, to będzie dobre. A gdzie masz rakietnice? Rakietnice są. No, a bo mnie gość dojeżdżał i ja uciekałem. I ja po prostu zostawiłem pompę z tego wszystkiego. Czyli już dobrze obstawiłam w takim razie. Zobaczymy, zobaczymy na samym końcu, czy dobrze obstawiłam. Rafał jest. Czego tam się tuczysz z dołu? O, elo. Co, kurde? Trzy ogniska, to ty...
obudziłeś i ogniska zbierałeś? O, 78. 11 osób jeszcze zostało, strefa przychodzi. A tam jakiś typek jest na górze. Na balonach. I on tak tutaj. Dostał. Rafałowi się matcy tutaj kończą. Myślałam, że zapomnisz tutaj. Też tak myślałem przez chwilę. Ale moim zdaniem jest, zszedłeś na dół i teraz się to zgubi, bo tutaj każdy pompę. Dobra. Dobrze jest, widzowie. 8 osób, 2 kile. No kili nie ma za dużo. Ale ja dobrze obstawiłam, czyli wygrywam prawdopodobnie ten odcinek, tylko jestem mega ciekawa, co chciałeś zbierać. Jakie tu są uniki. Ty, ajajaj. Chyba mi czegoś braknie. Ała! Zostaw mnie! A, on by dostał! On by dostał, ale on by dostał! Chyba było bandażownice, czyli to byłeś ty, tak? To byłem ja, no. Czego szukałeś jeszcze, powiedz? Ja szukałem ryb, bo chciałem zrobić skybase'a. Ja w ogóle nic nie miałem, miałem digla i nie miałem pompy przez gościa, który mnie dojeżdżał. Użyłem rifta, a zapomniałem pompy wziąć. Mamy tutaj gultroperkę i wygrywa ona tutaj. Kuzerix, gratulacje.